śmiać, że są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia młodych lat. No więc nazywam się Michalina Uznańska, moje panieńskie nazwisko Kołodziejczyk. Urodziłam się 10 czerwca 1932 roku w Krakowie pod Matecznym. No więc urodziłam się pod Matecznym i wychowałam w budynku, który już nie istnieje, bo go wyburzyli na rondo Matecznego. Dzieciństwo spędzałam pod Matecznym, bo tam były piękne aleje, piękne łąki, na których myśmy po szkole chodzili, bawiliśmy się tam z koleżankami. Po drugie wchodziliśmy bardzo często na krzemionki koło domów tartackich, które już jeden nie istnieje, bo go spalili. A drugi istnieje jeszcze, no i taka młodość. Później pan Cyzer, jeszcze to były czasy przedwojenne i powojenne, bo fabryka wody sodowej Cyzer to był na ulicy Kalwaryjskiej, sąsiadujący z Przecznicą pod Skalę. Tak było. Mieszkała tam moja serdeczna koleżanka, pani Zającówna, którą bardzośmy się po prostu koleżankowali. Chodziliśmy do szkoły powszechnej, do Jagiellonki na ulicę Zamojskiego. Po szkole odbywałyśmy prędko zadanie, odpisywałyśmy i szliśmy za Matecznym, braliśmy piłkę i graliśmy w walkę narodu. A ta moja koleżanka, oni mieli kozy i ona wypasała te kozy na tych łąkach, a myśmy grały w piłkę. No ale nie patrzyliśmy tam, co tam kozy robią, no chodzą po tej łące, no to niech sobie chodzą, nie? No moim wielkim takim zapamiętaniem to był ogród Matecznego, ten nowy, i dom starych Matecznych, który został zburzony po wojnie, który mieścił się na tym terenie, gdzie teraz jest stacja benzynowa. Były ładnie drewniane trzy budyneczki parterowe, otoczone wysokim murem, tym murowanym, i do góry drewniane takie szczebelki. No po drugie kojarzy mi się fabryka gwoździarnia, która już niestety nie istnieje, wyburzyli. Później to zrobili georyt. Słynny nasz dziadek na ulicy Bonarcka, który miał ogród warzywny, i myśmy z koleżankami, taka jak Ela Stelmachówna, Jasia Piekarska, później Zdzisiu, nie, Zbyszek Szutka, Terenia, już nie pamiętam nazwiska, ten tośmy chodzili zawsze do dziadka, jak patrzyliśmy, czy jest, czy nie ma, chodziliśmy, jak to się mówi, na grandę, no, żeby ukraść mu jabłek, grusze, i to było takie nasze dziecinne, takie poszkolne zabawienie, wchodzenie się tam. No a później człowiek już dorósł, wyszedł z takich zabaw dziecinnych, zaczął człowiek chodzić na spacery, na koleżanki, na jakieś ich zabawy, na ten. No i tak się skończyła moja młodość, bo później poznałam mojego męża, wielkiego sportowca, KS Podgórze, który grał w piłkę, był bramkarzem. No i wyszłam za mąż w 49 roku i w 49 roku przyszłam mieszkać na ulicę Limanowskiego 13, gdzie mieszkam do dnia dzisiejszego. W domu starych Matecznych była zrobiona
studnia, tylko która pompowała sama wodę, bo to musiało odchodzić do kanalizacji, bo by rozsadziło wszystko. I tam przyjeżdżali ludzie, taki pan był zawsze starszy, co każdą sobotę przyjeżdżał fiarkrem i brał sobie do pojemniczków tą wodę, bo ta woda była za darmo. I popijał tą wodę, no ale jak przyszła demokracja, no to niestety zburzyli to wszystko, skończyła się woda, zaczęli robić, przebudowywać nowe łazienki, bo te, które są do dnia dzisiejszego, to są nowe łazienki, no a tam w czasie okupacji to była dziewiarnia, Niemcy zniszczyli łazienki i zrobili tam dziewiarnię, tylko z powrotem już po wojnie to państwo mateczni, ta córka ich, dążyła do tego, żeby z powrotem istniały te łazienki, żeby były te łazienki, żeby ludzie mogli korzystać z tych, bo to była silniejsza woda siarczana u nas pod Matecznym, aniżeli w Stworzowicach. Mocniejszą miała moc działania. W Matecznym, w ogrodzie Matecznego były dwa budynki mieszkalne. Parterowe. W jednym mieszkał pani Piskosz, tak? I Stasia Nazimek mieszkała. A w drugim budynku po prawej stronie to był taki pan gospodarz, nazywał się Lampart. Miał dwie córki i on się zajmował tym stawem, bo tam był piękny staw z tyłu w tym ogrodzie i on go pielęgnował. Ten ogród, no i tam mieszkali razem, no a do ogrodu matecznego to nie było ograniczenia wejścia, no bo była aleja, wchodziło się tą aleją, a wejście do matecznych to było, teraz jest droga, to było wejście specjalne po prawej stronie taką malutką furteczką, wchodziło się przez alejkę, skręcało się w lewo koło tego dużego domu zdrojowego i wchodziło się na portiernię tam załatwiać wszystkie formalności, które były. A pani Mateczna, ta córka ich, mieszkała na pierwszym piętrze. Tramwaj to dojeżdżał tylko do Matecznego. Tam zakręcał koło domu matecznik i z powrotem wracał na trasę tu Rynek Podgórski i dalej do Śródmieścia. Dopiero później zaczęli budować linię tramwajową i dochodziło do Łagiewnik przez Wadowicką i do Łagiewnik. I później do Łagiewnik i w Łagiewnikach zakręcali koło takiego, tam były takie parterowe domeczki wybudowane, koło których zakręcał ten tramwaj i z powrotem, a chodziła tylko jedynastka. Jedna linia tramwajowa była jedynastka, a później jak już rozbudowali, to już było, no był ten, było, była fabryka, na Bonarce, zaraz z rogu Bonarki, to była fabryka pasty, gdzie mieszkali państwo Markiewiczowie. Później był pan stolarz, który zajmował się robieniem różnych rzeczy, drzewa i wszystkiego. No i taki kawałek pola tam było. Koło nas, koło naszego domu, to jak tak ja sobie zamknę oczy i przypominam se, to tak, tu były pola, tu szła taka fosa, wiesz, z taką wodą brudną tym, bo droga ta, która teraz jest wybudowana od Matecznego na dalej tam na Krzemionki do lasu, bo to Bonarka to myśmy go nazywali Lasek Bonarki, bo myśmy tam chodziło się po takich wybojach, po takim wszystkim i tam na rogu tej wysadki taki, to pan Szumiec miał krowy i tam myśmy chodzili do niego, robiliśmy mu czasami jak dziewczęta z chłopakami na złość, no. Ten później się szło na Bułgary, Krzyżówką, na Jarzynkę, na buraczki się wyrywało, to dziewczęta idziemy, no idziemy, gdzie idziemy? No idziemy
na Bułgary, na Krzemionki, a dziś nie ma nic z tego, bo wybudowane wszystko zaginęło. No, to było moje stare, kochane Podgórze. Dom nauczyciele, który został wyburzony koło tych domów drewnianych. Istnieje jeszcze tylko na ulicy, teraz jest Krzyżówka. Nie, teraz jest Zamojskiego, a to była dawniej Krzyżówka. To jeszcze pani Biedowa, jeszcze pani Biedowy stoi dom, w którym mieściła się sklep spożywczy i myśmy tam zawsze do niej przychodzili. To była taka dystyngnowana pani, taka siwa, taka ten. Zawsze się tak pytała, dzieci co chcecie? A my sztorwerka, sztorwerka. Tak się to nazywało. Chodziło się, idziemy do Biedowy po sztorwerka. To był sztorwerka. To był tak jak teraz jest, jak ci to powiedzieć, nie króweczka, tylko takie kwadratowe holender. To był podobny, wiesz, do kosteczki, jak teraz jest taki cukiereczek kwaśny albo coś, to było zawijane w takie papierki, kosteczki malutkie i to się nazywał sztorwerek. No.